Ja nazywam się Marek Zywert, jestem współtwórcą serwisu FunnyMoney.pl, czyli darowizną zakupów w internecie i kilku innych narzędzi fundraisingowych. A z nami jest Ania Anioł. Aniu, parę słów o sobie. Oficjalnie dzień dobry wszystkim. Tak, ja się nazywam Ania Anioł i jestem fundraiserką. Razem ze Szczepanem Kasińskim prowadzimy agencję fundraisingową Armiger. Uczymy, jak etycznie, z pasją zbierać pieniądze i rozbudzać w ludziach hojność. Tak, będziemy tą hojność uczyć się, jak ją pisemnie rozbudzać. Dziękuję, Aniu, w ogóle, że znalazłaś czas, bo wiem, że jesteś zajętą dosyć osobą i masz co robić. Cieszę się bardzo, że jesteś tu z nami. Plan na dzisiejsze spotkanie jest taki, że najpierw ja będę pytał, a potem poprosimy widownię. Znajdziemy jeszcze trochę czasu na to, żeby nasza widownia podzieliła się pytaniami. Dużo osób się zarejestrowało na dzisiejsze spotkanie. Jeśli wiecie, że ktoś nie może się wbić, na przykład z waszej organizacji, chciał też dołączyć, to jesteśmy również na Facebooku. Z tego, co widzę, transmisja leci. Aniu, o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Myślę, że wiele osób czekało na taką pozycję, dlatego że ja, znając takie doświadczenie z organizacjami, które korzystają z FunnyMoney, wiem po prostu, że ale jak pisać, ale jak to zrobić. Nawet ostatnio miałem rozmowę z organizacją, która ma 25 lat i gdzieś tam się boksują, co tam ze sobą zrobić i jak się komunikować. Ale pierwsze, najważniejsze słowo na tym wszystkim to fundraising. I ja tutaj wiem, włożyłem, że tak powiem, coś, czego nie lubisz. Czyli ja twierdzę, że fundraiser jest jak dobry sprzedawca, tak? Który stara się zrozumieć potrzeby swoich klientów, nie wciska kitu, tak? Czyli to już jest wyższy poziom sprzedaży, i zamiast produktów i usług sprzedaje ideę, tak na dobrą sprawę, albo możliwość zmiany świata. A jak ty rozumiesz fundraising? Ja się odniosę oczywiście najpierw do tego sprzedawcy, bo chyba nigdy nie powiedziałam, że to nieprawda. Natomiast unikam tego zestawienia fundraiser i sprzedawca, dlatego że wiem, że sprzedawca ludzi przeraża. To znaczy właśnie, tak jak mówisz, nie? Pierwsze skojarzenie jest: wciska mi coś. Jest nachalny, będzie mi wciskał, że to jest dobry produkt, nawet jeśli nie jest, albo że ta cena musi taka być i nie da się taniej. I w ogóle, no wiecie, taka atmosfera niefajna. Więc ja tego nie zestawiam, gdy o tym mówię, ale jak najbardziej uważam, że fundraiser proponuje coś bardzo fajnego i właśnie jest takim dobrym sprzedawcą, dobrym, oferującym coś wartościowego. Bo dobry sprzedawca, jeżeli czuje swoją wartość i wie, że potrafi zrozumieć klienta, idzie do firmy, gdzie takie wartości się wyznaje właśnie. Rzetelność, wolność, że klient może nie chcieć nie teraz lub coś takiego. I tu jest tak samo. Więc fundraising jest takim oferowaniem czegoś dobrego, tworzeniem okoliczności do zrobienia czegoś dobrego. Bardzo lubię to tak określać, bo wszystkie zbiórki pieniędzy powinny być okazją do zrobienia czegoś dobrego, a nie wyciąganiem kasy. Bo ja ciągle widzę w internecie pod różnymi hasłami, pod różnymi linkami do zbiórek, znowu ktoś ciągnie kasę, znowu wyciągają, a znowu na biedne dzieci, a znowu na zwierzątka, a znowu coś tam i tylko ciągną i ciągną, nie? Jeżeli my to opowiemy odpowiednio i sami oczywiście w to wierzymy, nie? Nie, tutaj nie ma przestrzeni na manipulacje i opowiemy o tym właśnie jak o wspólnej akcji, którą możemy razem zrobić, możemy zrobić coś dobrego, dać światu coś dobrego, wprowadzić jakąś zmianę, kogoś wspierać, no to to jest przestrzeń współpracy, a nie wyciągania czegoś od kogoś i manipulowania drugą osobą. A znasz jakichś fundraiserów, którzy mieli doświadczenie, jak gdyby wyszli ze sprzedaży i poszli do fundraisingu? Są tacy fundraiserzy, są tacy. Ja na co dzień pracuję z organizacjami niedoświadczonymi w fundraisingu, więc dla mnie to jest takie bardziej naturalne, codzienne środowisko, organizacje, które odkrywają, bo nie dostały grantu i świat się wali i że szukają, to musimy żebrać i to jest takie pierwsza myśl i ja lubię odczarowywać to, że to nie jest żebranie właśnie, że to jest zupełnie co innego, że możemy być dumnymi fundraiserami, którzy dumnie zbierają 500 000 złotych albo 5 000 jak potrzebują.
Więc no, jest to taka przestrzeń, w której ja się obracam, takich niedoświadczonych fundraiserów, ludzi, którzy albo z niedużym doświadczeniem fundraisingowym stosunkowo. Natomiast wiem, że jest też sporo fundraiserów, którzy mają doświadczenia w różnych firmach, w korporacjach, jako pracownicy lub we współpracy z takim środowiskiem, i oni absolutnie nie czują się żebrakami i oni nie są traktowani też jak żebracy, tylko właśnie jako partnerzy. Właśnie, partnerstwo, relacje, używasz takiego sformułowania fundraising relacyjny. Dla mnie fundraising to są relacje, to jak gdyby mógłbym pewnie to stosować zamiennie w jakiś sposób. A fundraising relacyjny to takie ciekawe połączenie. Skąd to się wzięło? Dlatego, że kiedy ludzie próbują przetłumaczyć na przykład słowo fundraising, wychodzi z pozyskiwanie środków, czyli właściwie nie wiadomo co. W związku z tym bardzo chciałam, żeby przykleić do tego jeszcze takie dookreślenie, które jest zrozumiałe od razu. Bo nawet jeżeli będziemy sobie to trzymać się fundraisingu jako finansów, to jeżeli dorzucimy do tego relację, to mamy tutaj człowieka. I to jest już zupełnie inna rozmowa, to już jest zupełnie inna płaszczyzna. Więc ja w dużym stopniu próbuję tak opowiadać o tym, że fundraising jest relacyjny. I rzeczywiście, jak sobie dogrzebiemy się do początku fundraisingu, no to jest pozyskiwanie pieniędzy na podstawie budowania relacji. Bo podstawą jest to, że budujemy relacje i tak jak sprzedaży. Tak jak sprzedaży. No tak, dobra sprzedaż, dokładnie. Czyli za ludźmi idą pieniądze, nie? Czyli mamy dobrą relację, ktoś nas poznaje, przekonuje się do naszej idei i chce się zaangażować w taki sposób, że przekazuje nam jakąś darowiznę. I to jest taka kolejność. Natomiast ponieważ nasze organizacje polskie niestety są bardzo pokrzywione, pokrzywdzone wręcz przez granty, dofinansowania i takie po prostu odbierające wolność różne takie finansowanie i współpracę, no to podkreślamy to w naszym zespole Armigera właśnie, że to są relacje, fundraising relacyjny. Tu mamy człowieka. Tak, myślę, że to warto o tym pamiętać, bo no tak, to tak jak mówisz, spotyka się po prostu czasami takie akcje, które widać, że potrzebne nam są pieniądze, ale nie do końca wiemy tak na dobrą sprawę, co chcemy zrobić. Czasami tak można trafić na takie zbiórki, z których nie do końca wynika co i jak. Ale przejdźmy do tego naszego pisania. Ja sobie podzieliłem te całe pytania, ten cały proces na to, jak troszeczkę wygląda proces pisania. I podzieliłem go na przygotowanie, na pisanie i w pisaniu mam różne rodzaje treści i potem jedno pytanie na zakończenie. Przygotowanie. Wena nie istnieje, jest tylko ciężka praca. Marta gdzieś tam mówiła w jednym z podcastów Szczepana, mówiła, że wenę można złapać na wędkę. Jak to jest, Aniu, z tą weną i z tą czekoladą również? Z tą weną to jest tak, że ja teraz do końca życia będę się tłumaczyć, kiedy z tego, że powiedziałam, że wena nie istnieje, jest tylko ciężka praca, będąc sama artystką i spotykając w życiu wenę tysiące razy i pisząc, komponując pod jej wpływem mnóstwo rzeczy. Natomiast ja to powiedziałam w chwili takiego, kiedy spotykałam się we współpracy z organizacjami, bo ja pracuję w taki sposób, że nie wyręczam organizacji, to znaczy bardzo rzadko współpraca polega na tym, że ja za kogoś piszę, jeżeli już to poprawiam, konsultuję teksty. No ja słyszałam, nie piszę, nie wysyłam ci do konsultacji, bo nie mam weny. No i po prostu nie istnieje wena. Siadaj i rób to, co masz robić i po prostu napisz. Będziemy szlifować, dopracujemy, ale siedzisz i to jest ciężka praca. I to się trochę z tego wzięło i ja teraz muszę się z tego tłumaczyć, że mam trochę dwie osobowości i dwa podejścia do jednego tematu. Natomiast Marta rzeczywiście w książce pisze o czekoladzie i wena istnieje i ma swoje źródło w czekoladzie. Więc musimy znaleźć sobie coś takiego, co nas zachęci, a jednocześnie z pełnym przekonaniem, że to jest praca do wykonania, jak każda inna. To znaczy samo się nie pisze, to my piszemy i my musimy znaleźć motywację, dla której wewnętrzną, taką dla siebie, dlaczego my chcemy się w to zaangażować, chcemy pisać, bo sprawa jest ważna, bo zbiórka jest ważna, bo nagle musimy pomagać, jakiś powód, który nas nakręca, a po prostu potem wykonać pracę. A ponieważ pisanie tekstów można w pewnym zakresie włożyć pewne szablony, instrukcje, no to od tego się to wzięło. Napiszmy książkę, która da ludziom po prostu szablony. Znowu szablony, instrukcje, jak coś. Tak, punkty, co w jakim akapicie, na co zwrócić uwagę i co tam włożyć. I jakby te rzeczy się przeplatają. Trochę tej weny, trochę tej motywacji, trochę czekolady, trochę kawy, trochę chipsów, jak ktoś woli, wszystko jedno. Stworzyć sobie fajne warunki, wygodne, zaplanować sobie czas na pisanie i potem po prostu wykonać tę pracę, którą mamy do wykonania.
Ja bym jeszcze dodał jedną rzecz, że znaczy ja trochę jestem bliżej temu, co powiedziałaś, że nie ma weny, jest tylko ciężka praca, bo ja też czasami mam, jak mam coś do napisania, to po prostu wiem, że o tej i o tej godzinie siadam do tego pisania. Nawet jak mi się bardzo nie chce, to otwiera się ten dokument i coś tam się zaczyna i w pewnym momencie zaczyna się kleić. I ona przychodzi, nawet jak nie ma czekolady. U mnie to przeważnie kawa. I ona przychodzi, ale taka ostatnia rzecz, przygotowując się do webinarów na przykład, bo tam też jest trochę pisania, przygotowania, to ja mogę się podzielić moim doświadczeniem, że zawsze sobie wyobrażałem to, że pisanie i przygotowanie to jest tak, że trzeba usiąść i to robić. A u mnie to wygląda tak, że zmywam naczynia i gdzieś tam głowa pracuje, czy tam robię coś w kuchni, czy gdziekolwiek innego, i czy gdzieś wyszedłem i głowa pracuje i ta wena przychodzi czasami w niespodziewanych momentach. Na szczęście przychodzi. Trochę tak jest. Czasem po prostu musimy zacząć, a potem leci. I po prostu łapiemy tę myśl, którą chcemy oddać. Natomiast ja z własnego doświadczenia wiem, że są też takie momenty, kiedy po prostu ja mam takie doświadczenie takiej energii, to znaczy w środku czuję, że ja to muszę dać, muszę po prostu z siebie wyrzucić, muszę to spisać, muszę to skomponować. Ja muzykując przez wiele lat, po prostu dla mnie to było, ja coś czuję, jeszcze nie wiem, co to jest, ale ja coś czuję, ja z tym muszę coś zrobić. I wysiadałam do instrumentu i szło. Więc takie doświadczenia też mam. Natomiast w naszej pracy fundraisingowej, kiedy zazwyczaj pieniądze są potrzebne już, to nie ma czasu czekania tygodni na wenę i na to, że ja poczuję jakąś mistyczną po prostu energię, która mnie będzie tutaj spalać, nakręcać. No po prostu trzeba siąść i robić swoje i znaleźć narzędzia, które nam będą to ułatwiać najnormalniej w świecie. No. A jak często piszesz? Jak to wygląda? Kiedy do ciebie nie dzwonić, bo masz akurat czas, że tak powiem, pisania? Ja piszę sporo. U nas w Armigerze rzeczywiście piszę sporo, a to jakiś artykuł na bloga, a to newsletter, a to jakieś teksty w ramach jakichś współprac, a to książkę, bo fundraising jak pisać jest drugą książką, także ludzie się przyzwyczaili, że marzec to jest miesiąc pisania książki, zobaczymy jak będzie, ja mam na razie ban na książki, żeby się inni wykazali. Natomiast rzeczywiście jak było coś takiego, że jak nasza społeczność wiedziała, że ja piszę książkę, naprawdę zabrałam takie wiadomości, Ania, muszę cię o coś zapytać, ja wiem, że piszesz, ale nie chcę ci przeszkadzać, ale muszę zapytać, więc rzeczywiście były takie momenty, gdzie ludzie byli przygotowani do tego, że nie odpiszę w tym momencie. Ja jak muszę się skupić, to ja się po prostu odcinam, ja wyłączam internet, wyłączam messengery i wszystkie po prostu aplikacje, wyciszam telefon, żeby mi nikt nie przeszkadzał, ja sobie to planuję. Teraz mnie nie ma, za 2 godziny sprawdzę wszystkie wiadomości. Świat się generalnie nie zawali, na szczęście, jakby co, to są inni, którzy reagują, a ci, którzy wiedzą, że trzeba się dobijać, to będą się dobijać. Dla mnie to było takie szokujące. Wyłączyć internet. No nie? To jest trudne. To jest naprawdę trudne. To jest jak wchodzenie na Facebooka. Wchodzę sprawdzić jakieś komentarze albo coś i po prostu nie pamiętam, po co wchodzę za chwilę, nie? No. Tak. Więc to po prostu trzeba wyłączyć i tak naprawdę nie ma innego sposobu. A jeżeli się ma dużo zajęć, dużo tekstów, dużo różnych zadań i czasem się trzeba przełączać, mam 30 minut na pisanie, bo potem mam spotkanie, a potem jeszcze coś tam, no to ja muszę wykorzystać te 30 minut, bo po prostu będę mieć wyrzuty sumienia, że nie zdążę i potem będę chodzić niewyspana, bo nie mogę spać ze stresu czy coś, nie? Każdy sobie tam przeżywa. Więc to no, trzeba po prostu sobie zaplanować i odciąć. Odciąć, tak. Ja wprawdzie piszę pewnie mniej od ciebie, ale patent z wyłączaniem telefonu, moja rodzina go nie lubi, ale generalnie mój telefon 90% czasu pracuje w trybie cichym i raczej odzwaniam, jak ktoś do mnie dzwonił, niż tak gdzieś podniosę słuchawkę. Nawet jak nie piszę, ale zajmuję się czymś innym. No właśnie. Mamy tą wenę. Słuchajcie, miałem do was ankietę. Mam do was pytanie. Bardzo ważne pytanie, bo pytanie jest związane w ogóle z tym pisaniem. Pisaniem w organizacjach. Będę was prosił o odpowiedź. Nie zdradzę na razie, co to jest takie pytanie, żebyście mogli tak naturalnie szybko odpowiedzieć, bo czasu nie będzie dużo. Ania wie, dlaczego jest to pytanie. Wiesz? Tak, domyślam się. To pytanie jest związane z tym moim pytaniem.
Proszę bardzo, odpowiadajcie. Jaka jest misja Twojej organizacji? Wiecie dokładnie, mniej więcej, nie macie pewności, czy nie wiecie. A jeśli jest jeszcze jakaś inna opcja do odpowiedzi, to wrzućcie proszę na czacie. 3, 2, 1 i moi drodzy, koniec. Udostępnij wyniki. Wyniki widzicie pewnie. 69% osób odpowiedziało. No, ja jestem pozytywnie zaskoczony. A ty, Aniu? Tak, fajnie, fajnie, no. Ponad połowa wie dokładnie, drugie tyle, 13% wiem dokładnie, więc moim zdaniem to są bardzo dobre wyniki. A jak to się wiąże właśnie z pisaniem, Aniu? Bo to kluczowe pytanie. W ogóle misja jest kluczowa. W ogóle misja jest kluczowa do wszystkiego w organizacji pozarządowej. Jeżeli nie wiemy, dlaczego coś robimy i jaki jest problem we wszechświecie, który rozwiązuje nasza organizacja, to w ogóle po co my tam jesteśmy? Ja tu jestem bardzo radykalna, ja mam tego świadomość. Nie wiem, może są ludzie, którzy nie są tacy radykalni. Ja jestem bardzo radykalna, jeśli chodzi o organizacje pozarządowe. Uważam, że zespół organizacji pozarządowej powinien w 100% składać się z ludzi, którzy są zaangażowani w misję organizacji, to znaczy wiedzą, dlaczego tam są i się z nią utożsamiają. I to też jest dla nich ważne. To jest właśnie fajne w trzecim sektorze, że on jest pozarządowy, że on jest pozabiznesowy, że on jest wartościowy, że to jest przestrzeń, gdzie mnóstwo inicjatyw jest oddolnych. Dlatego ten fundraising jest taki fajny, bo on pozwala na organizowanie działań, które są oddolne, które my widzimy w naszym środowisku, wokół naszej organizacji jest jakiś problem i my wiemy, jak go rozwiązać. I nie rozwiąże go pan minister, nie rozwiąże go jakaś, nie wiem, fundacja korporacyjna, nie rozwiąże go jakiś inny instytut, który ma kasę, bo oni nie znają tego problemu i oni nie zrozumieją, dlaczego to nasze rozwiązanie jest jedyne i słuszne i prawdziwe i skuteczne. Czyli nie da się pisać bez misji. Nie da się pisać bez misji. Dopóki nie wiemy, co jest naszą misją i co nas napędza, i jaki jest powód, i co rozwiązujemy, i jak będzie wyglądał świat, kiedy wprowadzimy tę zmianę, na której nam zależy, no to się nie da nic dobrego napisać. Bo misją organizacji jest to, żeby zmieniać świat i przyciągać ludzi, którzy wierzą w to samo. Jeżeli my będziemy pisać w taki sposób, że będziemy ludzi zarażać naszą pasją, naszą misją, to oni przyjdą, oni zrozumieją i przyjdą ci, dla których to też będzie ważne. Misja jest w ogóle pierwszą rzeczą, którą musimy sobie ustalić w naszej organizacji. Co więcej, myślę, że raz w roku robić sobie spotkanie o misji. Jak my ją realizujemy, zrobić, nie wiem, przegląd wszystkich działań, wszystkich projektów. Czy my dalej jesteśmy na tej drodze, na którą chcieliśmy iść. Czy my w ogóle pamiętamy, jaka jest nasza misja? Tak, dokładnie. Misja powinna być wszędzie, na ekranach wszystkich komputerów w fundacji, gdzieś na jakiejś tablicy. Po prostu ona powinna być wszędzie. I w ogóle powinna być przyklejona do nazwy organizacji, żeby się autentycznie ludziom po prostu od razu automatycznie kojarzyło. No to jest w ogóle początek wszystkiego, każdego działania, każdego projektu, każdej pomocy, każdego tekstu. Zastanawiam się, czy trafiłem na jakiś tekst, który był skuteczny, a nie opierał się o misji organizacji. Nie wiem, chyba nie. Pewnie musiałbym zrobić jakiś przegląd. Wcześniej właśnie, zanim rozpoczęliśmy w ogóle, to rozmawialiśmy o takiej jednej organizacji znanej nam. Zresztą Olga tutaj jest, może Zuza też, którą no myślę, że oboje podziwiamy, tak? Bo tam wszyscy wiedzą, po co są w organizacji. Tak, i to nie jest mały zespół. To nie jest tak, że są trzy osoby, które się po prostu zapoczątkowały organizację. To już jest rozbudowany kilkudziesięcioosobowy zespół. Chyba możemy powiedzieć głośno, tak? Zwłaszcza, że wiem, że dzielą się tym, co robią chętnie, więc chodzi o Fundację Podaj Dalej z Konina. Olga Janaszek tutaj dziękuję za słowa uznania. Bardzo szybko połączyła, o kogo chodzi, super. Dobrze, moi drodzy, pisanie. Czy można pisać samemu, czy to jest raczej praca zespołowa? I tak, i tak. To znaczy, ja lubię konkretny podział zadań. To znaczy, jak ja mam napisać newsletter, to wiem, że ja go mam napisać i nikt tego za mnie nie zrobi i czuję się za to odpowiedzialna, ale jak go napiszę, to go pokazuję innej osobie, która złapie po prostu z innej perspektywy, go przeczyta i sprawdzi, czy wszystko jest, czy to ma sens, czy to się dobrze czyta. I my tak pracujemy w Armigerze i wiem, że jest wiele miejsc, w których to tak działa, że jest osoba, która odpowiada, ale zawsze jest jeszcze chwila na to, że i zaplanowany też czas drugiej osoby, która to przeczyta. No bo korekta właśnie... po prostu. Tak, tak. No, nie zdarza się tak, że na korekcie wywracacie wszystko do góry nogami?
Chyba aż tak nigdy nie było, bo też każdy z nas pisze inaczej i zostawiamy tę przestrzeń na to, żeby to było językiem na przykład Szczepana, kiedy ja czytam Szczepana newsletter, albo odwrotnie. On ma swoje skojarzenia, swoje prowadzi treść po swojemu i ja mu w to nie wchodzę. Ja mu tylko powiem, gdzie trzeba postawić przecinek na przykład, albo to, czy możemy coś dopisać, albo no coś tam możemy jakoś inaczej wyjaśnić, ale generalnie nie robimy sobie nawzajem rewolucji. I kiedy pisałam pierwszą książkę i Marta, która jest współautorką tej książki, była redaktorką mojej pierwszej książki, to właśnie to było niesamowite, ona mi pokazała fantastyczną współpracę z redakcją, gdzie ja pisałam po swojemu, a ona to tylko, no nie wiem, dopieściła wręcz. To znaczy tam było... Tak, tam byłam ja, to był mój tekst, to były moje prowadzenie myśli, a ona zrobiła tak, że to się po prostu świetnie czyta, nie wywracając mi tego, no nie? Żeby to dalej było spójne ze mną. Ja cały czas walczę z tym, że ktoś mi myślniki usuwam, których nadużywam trochę, ale właśnie, co mnie tak trochę natchnęło, bo ja tak strasznie lubię wypunktowane rzeczy i to mnie trochę natchnęło, żeby pisać o emocjach. Żeby tych emocji było więcej, bo no właśnie, da się napisać dobry tekst fundraisingowy bez emocji? Pytanie poza konkursem, bo nie było go na liście. Ja uważam, że tekst, który ma trafić do ludzi, w sensie do ich serc i ich emocjonalnie zaangażować, musi mieć coś w sobie. Tym czymś zazwyczaj jest emocja, historia. Historia, która wzbudza jakieś emocje w odbiorcy. To nie znaczy, że tekst ma być histeryczny i teraz no, po prostu tam mamy naładować wszystkie po prostu określenia na emocje, jakie nam przychodzą do głowy, bo można to zrobić w sposób subtelny, jeżeli to nie jest z kimś spójne, bo lubi sobie punktować rzeczy, ale tam można opowiedzieć historię w bardzo krótki sposób, która będzie wskazywać na jakieś przeżycia kogoś. W związku z tym odbiorca będzie się z tym jakoś utożsamiał i będzie to czuł. No więc to też nie musi być tak, że teraz musisz nasz darczyńco się cieszyć i skakać pod sufit, bo my się cieszymy i skaczemy pod sufit, że ty nam wpłaciłeś. No, jak komuś to pasuje, okej, okay. Ale też ta komunikacja musi być spójna z nami, a jeżeli zależy nam na tym, a powinno przy tekstach fundraisingowych, żeby dotrzeć do drugiego człowieka i żeby on się zaangażował, musimy go dotknąć jakąś emocją. Nie, nie brutalnie, ale to. Żeby coś właśnie tak to odbieram, że... Taki skuteczny tekst fundraisingowy to powinna być cząstka nas w nim, żeby on był taki autentyczny i żeby pokazywał tak na dobrą sprawę, nie wiem, nasze wartości, nasze podejście. Nie wiem, czy to ma sens, bo ja widzę czasami, jak jest dostaję czasami jakiś newsletter i widzę, że no... Tam jest na przykład albo miks różnych koncepcji. Widać było, że tam ktoś pisał jedną część, ktoś pisał drugą część. Nie do końca wiadomo, o co chodzi. Albo nie jestem w stanie określić, co autor miał na myśli. Czy powinniśmy się bać tego, że wkładamy jakieś nasze, nie wiem, czasami takie wyniesione pewnie ze szkoły albo ze środowiska, w którym żyliśmy, wkładamy jakieś nasze powiedzenia albo jakieś nasze sposób formułowania zdań. Czy powinniśmy się tego bać, czy raczej nie? Autentyczność jest w cenie i jeżeli my będziemy ludziom pokazywać nasz świat, nasz sposób myślenia, nasze wartości, nasze historie, to oni się będą w to angażować. To oczywiście powoduje też taką rzecz, że będą ludzie, którzy nie będą chcieli tego czytać, ale to jest dobrze, bo nigdy nie trafimy do wszystkich. I nie każdy będzie darczyńcą każdej organizacji. Są przestrzenie, które będą nam bliższe i będziemy chcieli obserwować jakąś organizację, a innej zupełnie nie. Ktoś może nie chcieć obserwować, nie wiem, hospicjum, a woli obserwować schronisko, albo dokładnie odwrotnie. To są nasze predyspozycje. Jeżeli my w naszej organizacji będziemy mówić o wartościach i właśnie o naszym sposobie postrzegania świata, to takich ludzi, takich samych jak my, będziemy do siebie przyciągać. A to powoduje, że mamy wspólną bazę najsilniejszą, czyli właśnie wartości. I na wartościach możemy budować naszą współpracę, bo łączy nas to samo, łączy nas ta sama idea, ten sam powód. I my na to nakładamy historię, na to nakładamy emocje i na to nakładamy też wezwanie do działania. Kliknij, wpłać, pomagaj, nie? W dużym, dużym skrócie. Natomiast nie trafimy do wszystkich, trafiajmy do odpowiednich. Naprawdę lepiej mieć mniejszą grupę darczyńców wiernych, lojalnych i zaangażowanych, niż po prostu strzelać byle gdzie, byle jak, byle do kogo, licząc na to, że będziemy mieć gigantyczne zasięgi. No zasięgi zrobią nam ludzie, którzy się angażują. I to się po prostu potem niesie. To jest efekt kuli śnieżnej. Po prostu ludzie sobie podają dobre rzeczy.
Ja bym tutaj znowu znalazł analogię do sprzedaży. Bo kiedyś dawno temu było taka książka, nie pamiętam autora, zacznij od tak. A później, 20 lat później, ktoś wymyślił, zacznij od nie. Bo w momencie, gdy ktoś powie tobie nie, czyli jest darczyńca organizacji, czy może nie darczyńca, osoba, która jest potencjalnym darczyńcą organizacji, i ona powie ci nie, to dopiero wtedy zaczyna się temat do dyskusji. Dlaczego nie? A z drugiej strony, chyba czasami warto pisać tak, żeby od razu odsiać tych, których wiemy, że do nich nie trafimy, że do nich nie przemówimy, że od razu będą wiedzieli, o co chodzi i będą w stanie się określić. Nie, to nie dla mnie. Zacznij od nie. Może to jest jakaś wskazówka, żeby... Ja myślę, że jest bardzo dużo, bo ja mam doświadczenia z organizacjami, które mówią, że ludzie pytają, dlaczego czegoś nie robią w taki sposób, jak inne organizacje. Dlaczego nie pomagają mamom w trudnych sytuacjach, w trudnych ciążach, w taki sam sposób, jak inna organizacja. No i to będzie jakoś przecież. I to nie chodzi o to, żeby teraz jako organizacja A stosować się do tego, co powie jakiś darczyńca, czy obserwator, czy tylko dlatego, żeby być jak inni, tylko żeby umieć sobie odpowiedzieć właśnie dlaczego, jaki ma być efekt, dlaczego to działa. I teraz czy ciebie to przekonuje, czy nie? My jesteśmy przekonani o tym, że działamy dobrze, skutecznie, bo mamy efekty, widzimy, że tutaj sobie mamy radzą i nie chcemy tego zmieniać, bo to działa. I twoja darczyńca jest decyzja, czy potencjalny darczyńca, i w zupełnej wolności wchodzisz w to albo nie. A to jest takie pytanie, jest po prostu jak błogosławieństwo, bo to pozwala organizacji się określić. Zadać sobie to pytanie, być może sami sobie tego nie zadali, ale ktoś z takim pytaniem, to jest moim zdaniem super. To jest tak, super, bo... powiedzieć ludziom, czego nie robimy. I to jest fajne, bo nawet organizacja, wspieramy dzieci i młodzież, no to jeszcze nic nie znaczy, to można robić na tysiące sposobów. Możemy powiedzieć, co dokładnie robimy, możemy powiedzieć, czego nie robimy, możemy powiedzieć, dlaczego tego nie robimy. Bo nie umiemy, bo nie wiemy, bo nie chcemy, bo jeszcze nie wiemy, bo mamy w planie za 5 lat. Powodów może być milion, a jest od razu za tym historia, są ludzie, są motywy i cała nasz świat organizacji. A zobacz, a jak siadasz do pisania, to zdarza się tobie na przykład pisać rzeczy, o których nie chcesz napisać w tym tekście. Czyli na takiej podobnej zasadzie, żeby wykluczyć. W tym piszę o tym, a o tym nie chcę tutaj napisać, chociaż pasuje. Tak, to w książce tak miałyśmy. Miałyśmy z Martą. Na początku ja stworzyłam takie punkty właśnie, też sobie lubię na początku wypunktować. Punkty, jakie teksty pisze fundraiser lub może pisać na jakimś poziomie zaangażowania i rozwinięcia organizacji. I tego było dużo. Po czym stwierdziłyśmy, że to nie wszystko ma sens, nie ładujmy wszystkiego do jednej książki, stwórzmy bazę, o tym nie piszemy. Zupełnie to jest świadoma decyzja. Zdarza mi się, że robię odwrotnie, to znaczy na przykład prowadzę live'a o błędach, nie? Czyli mówię ludziom, czego nie robić w przypadku fundraisingu. To też jest cenne. To tak a propos nie. To nie będę przedłużał już tego pytania. Mam jedno pytanie, które jest związane... No musiałem je wtrącić. No musiałem, znaczy nie musiałem, chciałem i wtrąciłem. Jak pisać o funny money? Bo wiem, że nie jest to rzecz, którą... Albo może nie wiem. Codziennie spotykasz się... Pewnie nie codziennie się spotykasz z organizacjami, które pytają, słuchaj, korzystamy z darowizn zakupów, ale jak o tym pisać? Nie mamy pomysłu. Jak byś zaczęła? Czy coś ci przychodzi do głowy? Od misji, zawsze od misji. Od misji organizacji. Tak, od misji organizacji, że masz do wyboru różne sposoby pomagania i wspierania. I możesz przekazać darowiznę, jesteśmy we współpracy z Funny Money, jest to jeden z opcji i mamy różne możliwości. Jest to przestrzeń do tego, że zaproponować darczyńcy coś, sposób dla niego wygodny. No to też jest fajne, żeby myśleć o ludziach, o naszych darczyńcach, żeby im było dobrze, a nie nam, że my mamy ich kasę. Nie? To im ma być dobrze z przekazywaniem darowizny. Więc zanotujcie sobie to wielkimi liderami. I jeżeli chodzi o Funny Money, to sam proces jest w sumie łatwy. Nie wiem, jakie oczywiście masz doświadczenie, tam siedzisz w środku, to wszystko wiesz, ale ja generalnie mam doświadczenie takie, że to nie jest skomplikowane ludziom wytłumaczyć, na czym to polega. Natomiast... Też, żeby ludziom to weszło w krew, to znaczy trzeba wypracować zawsze jakiś nawyk tego, nie? To tak jak przekazywanie darowizny co miesiąc, to musimy wypracować w ludziach jakiś nawyk, pomóc im wypracować ten nawyk.
Więc organizacja w jakiś sposób może komunikować, że przy każdych zakupach, czy sobie tam coś przypomni, czy sprawdź, co miałeś co piątek, ile tam, ile razy skorzystałeś. W jakiś sposób możemy pomóc ludziom wypracować dobry nawyk korzystania z narzędzia. No nie? Myślę, że w ogóle pokazywanie ludziom, że są różne opcje, różne podmioty zaangażowane, że są firmy, które chcą się angażować w różne przedsięwzięcia, w różne współprace, czy w Fani Mani, czy coś innego, cokolwiek, to zawsze jest fajne, bo to pokazuje, że dobroczynność jest. Ona po prostu jest w ludziach, jest wszędzie i my musimy tylko powyciągać, pokazywać ludziom, nie przestawać i pokazywać, że mamy taką firmę do współpracy, taką. Tutaj Fani Mani współpracuje z tyloma i tyloma podmiotami, możecie sobie wykorzystać jak chcecie i że to jest fajne, że razem możemy zrobić coś dobrego i wszyscy, i organizacja, i korzystający darczyńca, i Fani Mani, i firmy, i wszyscy mogą razem zrobić coś fajnego. Mnie zawsze to przekonuje, oczywiście jak to jest poparte czymś, nie? A nie takie sobie wyimaginowane, no nie? Ale że rzeczywiście jest wiele osób, które się angażuje i razem robią coś dobrego. No my właśnie trochę boksujemy się z takim problemem, że to jest bezpłatne. Tak, bo tak jak mówisz, tak, to jest dla organizacji coś, osoba, która robi zakupy, ma coś dla siebie, firma ma sprzedaż, ale dzieli się tym zyskiem i jeszcze gdzieś tam wystarczy na utrzymanie Fani Mani. No i tak gdyby wszyscy są wygrani i jest to bezpłatne, to jest nasz największy problem. Nawet gdzieś tam mieliśmy kiedyś taki pomysł szalony, żeby wprowadzić opłatę za korzystanie z Fani Mani. Bo inaczej ludzie no nie są przekonani, że kurczę, jak nie mam w życiu nic za darmo. Pewnie muszę sprzedać moje dane. No nie, no, nie, no tak. Nieprawda. No. Ale w tym pisaniu całym ja się zawsze zastanawiam, no bo fundraiserzy patrzą na skuteczność, tak? Czy napiszę taki tekst, czy napiszę taki tekst, jaka będzie skuteczność danych treści. Czy z Twojego doświadczenia są jakieś słowa kluczowe albo może jakieś grupy słów, które, no, które się Tobie sprawdziły, że one tak kurczę, zawsze jak gdzieś tam to wtrącisz, to pach, 10% więcej. Wskaźniki, bo wy nie wiecie, ale my z Markiem mamy różne podejście do życia i to jest super. Tak, żeby tu sobie wzmocnić tutaj skuteczność i obserwować, jak wskaźniki rosną. Ja lubię podkreślać to, że myślę, że to jest trochę ten myk, ten taki wybieg trochę w fundraisingu relacyjnym, że nie skupiamy się tylko na pieniądzach, ale też na różnych innych danych i obserwujemy sobie różne inne procesy, które zachodzą. Że my sobie obserwujemy ilość osób zaangażowanych w różny sposób, na Facebookach, w bazach mailingowych, jako darczyńców, jako powtórzenie wpłat i różne rzeczy. Jeśli chodzi o słowa, które takie wytrychy, które mają działać, znaczy na pewno dobrze komunikacji robi to, żeby podkreślać, że działamy razem. To znaczy, to nie jest tak, że ty, darczyńco, jesteś bankomatem, my od ciebie bierzemy kasę i my jesteśmy potem ci bohaterowi. No, sformułowanie z bankomatem jest dla mnie hitem. Po prostu hit. Ty, darczyńco, jesteś bankomatem. No nie. No nie. Natomiast my razem działamy. Gest wpłaty, czyli gest hojności, jest zaangażowaniem w ważną sprawę. I kiedy darczyńca usłyszy coś takiego, no to on inaczej o sobie myśli. On myśli o sobie jak o bohaterze. A o organizacji jako takim animatorze, który łączy odpowiednich ludzi, łączy darczyńców, którzy chcą pomagać z ludźmi, którzy potrzebują pomocy, czy miejsca, czy zwierzęta, czy jakoś przestrzeń, w której działa organizacja, nie? Żeby sobie fajnie ustawić rolę, to jest na pewno super, żeby powiedzieć darczyńcy, że on ma siłę, że on ma sprawczość, że te 30 zł, jak zbieramy 50 tysięcy, to coś znaczy, bo darczyńcy lubią wiedzieć, że nie są sami. Jak jest 0 zł na liczniku, no to jest najtrudniej zbierać, a jak jest pod koniec licznika, no to wszyscy chcą być bohaterami i zwycięzcami i po prostu wygraliśmy tę zbiórkę, nie? I pod koniec jest największa hojność, o ile utrzymujemy tempo, nie? Rozumiem, że z tego wynika, że jeśli ktoś chciałby poprawić wynik, to pod koniec ten licznik powinien trochę wolniej skakać, tak? Że im bliżej 100% powinien trochę wolniej skakać. To jest taki mechanizm, po prostu tak się dzieje, takie zjawisko. Po prostu ludzie chcą być zwycięzcami i lubimy dołączać do drużyny zwycięzców i chcemy wpłacać pod koniec, bo widzimy, że jest nadzieja na 100%. Żeby ludzi motywować do wpłaty i pokazywać im, że mogą coś z nami robić, już bez znaczenia, czy na początku licznika, czy na końcu, czy kiedykolwiek, no to pokazywać to, że mają wpływ, że razem możemy działać, że współdziałają, że są naszymi partnerami właśnie, nie są bankomatami i tak dalej, że po prostu to jest razem, że to jest idea, nie? Że po prostu razem działamy dla czegoś ważnego i dobrego.
Czyli słowo razem po prostu. Tak, razem jedno z działamy. Kluczowych. Tak, jest kluczowe, a też mnóstwo wdzięczności. Już na etapie zbierania pieniędzy, już na etapie proszenia możemy ludziom dziękować za mnóstwo rzeczy, za czas, za wiedzę. W ogóle organizacje mogą pozyskiwać nie tylko pieniądze czy wolontariuszy, ale mogą pozyskiwać narzędzia, różne współprace, szkolenia, rekomendacje, no przeróżne rzeczy, gdzie mogą po prostu otrzymywać wsparcie i też to wsparcie dawać. I w ogóle taka postawa wdzięczności, że dziękujemy ludziom za różne rzeczy, za drobiazgi, to w ogóle zmienia myślenie i w ogóle zmienia wszystkie kontakty, zmienia relacje. To zawsze takie fajne, dobrze być dobrze potraktowanym. No każdy to lubi. No to właśnie No tak traktujmy tak. ludzi wokół naszych organizacji, żeby oni chcieli być blisko nas. Tak mi przyszło do głowy, żeby napisać maila, jak ktoś go otworzy, dziękuję, że go otworzyłeś. Tak. No tak. No. Biorąc pod uwagę, ile dostajemy maili, ile mamy newsletterów, których nie czytamy, to się wydaje wręcz konieczne nawet. No, chyba będzie trzeba przetestować w takim razie. Słowa klucze mamy za sobą. Różne rodzaje treści. Zaraz przejdziemy do tego najciekawszego, do tych 9 stron. Newsletter to nie promocja ze zniżką. Taki tytuł jednego z rozdziałów, jednej z części. Moja obawa jest taka, że newsletter to nie promocja ze zniżką, bo najczęściej go nie ma. Z mojego doświadczenia wiele organizacji po prostu nie prowadzi newslettera, bo nie ma na to czasu, bo nie widzi w tym aż takiej wartości, a dodatkowo jak przeczyta w książce, że fajnie jest newsletter mieć, wysyłać co 2 tygodnie, aby te relacje podtrzymać, to następuje przerażenie, co 2 tygodnie my nie będziemy mieć tyle tematów, żeby aż tyle pisać. Co zrobić? Czy twoim zdaniem warto nawet pisać, zająć się tym newsletterem? To może trochę szerzej wykracza poza pisanie, ale czy z twojego doświadczenia też warto taki newsletter zająć się nim, nawet jak będziemy wiedzieć, że kurczę, raz na kwartał będziemy w stanie coś wysłać i częściej nie damy rady? To znaczy, ja myślę, że naprawdę każda organizacja, nawet super mikroskopijna, jest w stanie wysłać newsletter raz w miesiącu. Jako takie dobre wieści od naszej fundacji, stowarzyszenia, klubu czy czegoś. I takie trochę w formie biuletynu, trochę w formie podsumowania miesiąca. To dobrze robi też organizacji, żeby sobie spojrzeć wstecz, co zrobiliśmy i co przed nami. Myślę, że spokojnie każdy jest w stanie napisać coś takiego raz w miesiącu, na przykład pod koniec miesiąca czy na początku. Więc myślę, że ten rytm taki co miesiąc to jest takie minimum, które możemy przetestować na początku, jak się czujemy z tą formą. Jeśli chodzi o to, żeby newsletter nie był promocją, no to tak, no to znamy takie newslettery, wpadają nam do skrzynek, jest 10%, minus 10% na buty tylko teraz albo tak, do północy, nie? To jest newsletter okazja Fanny Mani, tak. Akurat myślałam o sklepie z butami. I te newslettery, które my proponujemy, to są newslettery, które są listami. Nie do wszystkich możemy wysłać list, bo nie mamy danych do skrzynki pocztowej, normalnie takiej do skrzynki pod domem. Po drugie, to jest łatwiej, taniej, sprawniej, szybciej, jeszcze sobie można zautomatyzować i udekorować różnymi grafikami, linkami i cudami. Jak się wykorzysta z jakiegoś narzędzia, na początku darmowego, to jest naprawdę wszystko proste. I ja lubię o tym opowiadać w taki prosty sposób, bo ja wiem, że ten newsletter to jest takie ojej, a to jest trudne, to trzeba jakieś narzędzie, a to trzeba pisać, a to będzie zajmować nam przez cały tydzień, będziemy jeden newsletter pisać. No nie, piszesz sobie 3 punkty i piszesz do każdego 4 zdania i heja. Albo wymyślasz jeden temat newslettera i tylko w tym konkretnym temacie wrzucasz informacje. Nie, to nie trzeba wszystkiego od Adama i Ewy opowiadać, tylko najpierw wprowadzić trochę w świat organizacji, a potem tematycznie na przykład, czy właśnie jako comiesięczny biuletyn. No sposobów jest parę i warto sobie sprawdzić u siebie, co działa. Dla mnie ciekawym argumentem jest to, że to jest nie podsumowanie dla darczyńców, ale dla organizacji to jest cenne, tak? Że faktycznie trzeba, kurczę, spójrzmy wstecz, co się działo, zobaczmy, jakie mamy plany. No ten newsletter jest faktycznie taką okazją do tego, żeby zrobić sobie przegląd organizacji tak na dobrą sprawę. I no, jak komuś brakuje argumentów, że to dla darczyńców,
To można dla siebie po prostu tak niestety robić. Tak, przy czym trochę inaczej się pisze, nie? Bo jak robimy dla siebie, no to w zespole powinniśmy, żeby wszyscy mieli świadomość, nie? Natomiast tak, no jest to taka motywacja do tego, żeby się przyjrzeć temu, co się działo w ostatnich tygodniach. A gdyby ktoś z Was chciał właśnie, tak jak Ania powiedziała, w prosty sposób robić ten newsletter, to ja też zdaje się, że miesiąc temu, może trochę więcej, prowadziłem webinar i on jest dostępny na akademia.fanimani.pl. Jak taki newsletter wysyłać z Gmaila po prostu. Z naszego tradycyjnego Gmaila w połączeniu z arkuszem googlowym, tam jest instrukcja krok po kroku, jak taką wysyłkę robić też bardzo prosto. Temat, który pewnie wszystkich teraz interesuje bardzo mocno, czyli media społecznościowe, social media. Książka ma stron 174 ze wszystkim po kolei, a 9 stron tylko o mediach społecznościowych. Dlaczego? Przecież to jest takie ważne. I właśnie dlatego. Ja miałam nadzieję, że ktoś o to zapyta i ja się bardzo cieszę, że pytasz o to, dlaczego o mediach społecznościowych jest tylko 9 stron. Musiałyśmy z Martą przepuścić całą naszą wiedzę o pisaniu, o fundraisingu, o komunikacji przez jakieś sito, żeby ta książka była od początku do końca, a nie miała 70 tomów i żeby tam po prostu było wszystko. Chciałyśmy, żeby to była książka warsztatowa, równocześnie z rzeczami, które się sprawdzają. Wiemy, że działają. I teraz nie jesteśmy w stanie wszystkich jednocześnie, wszystkich czytelników jednocześnie nauczyć takiej samej skutecznej komunikacji w mediach społecznościowych. A to dlatego, że każda organizacja będzie opowiadać inaczej. I są miejsca, w których świetnie na budowanie społeczności robią posty takie czysto relacyjne, to znaczy wrzucam sobie kawę, cześć wam w poniedziałek, jak się macie. I ludzie piszczą z zachwytu. I w ogóle uwielbiają oglądać dzieciaki przytulone do alpak na przykład w czasie zajęć. No nie? I to po prostu robi gigantyczne zasięgi, tam nie trzeba nic pisać niemalże. Nie? I ludzie tym żyją. A są organizacje, które jakby wyskoczyły z alpakami i z dzieciakami, nawet jeżeli to jest w ich zadaniach. To po prostu wszyscy, o nie, co oni teraz robią, przecież do tej pory oni pisali takie merytoryczne, fajne treści i my zawsze z nimi jesteśmy, bo się przy nich uczymy. Więc nie jesteśmy w stanie wszystkim jednocześnie powiedzieć, wszyscy teraz wrzucają alpaki albo wszyscy teraz mają pisać merytorykę, no bo nie wiemy, jak działa społeczność. I to jest też fajne, że w fundraisingu, w tej komunikacji takiej wokół organizacji pozarządowej, my mamy budować społeczność, która nas rozumie i którą my rozumiemy. Czyli my wiemy, co ludzie lubią, my rozumiemy, co ich interesuje i my sobie możemy w tych społecznościówkach potestować, powrzucać sobie te przysłowiowe alpaki, kawy i zachodzące słońca i zobaczyć, co się dzieje, ale też ludziom wytłumaczyć, dlaczego to wrzucamy, to znaczy myślimy o was ciepło przy porannej kawie, jak wam mija tydzień czy coś takiego. A możemy też spróbować w drugą stronę, dać więcej merytoryki i zobaczyć, czy nam społeczność rośnie, czy ludzie uciekają. Więc musimy sobie to sprawdzić. I dlatego w społecznościówkach jest w książce to, co działa, to znaczy zawsze działa storytelling, zawsze działa opowiadanie historii, zawsze dobrze robi na relacje z odbiorcą, zawsze angażuje. I dlatego sobie to ćwiczymy w książce w tym miejscu, bo media społecznościowe są świetnym miejscem właśnie do tego, żeby opowiadać historię. One mogą być bardzo krótkie, one mogą być kilkuzdaniowe, a to mogą być długie historie puszczane w odcinkach, nie wiem, co środę. To już jest do przetestowania, do sprawdzenia społeczności i do tego, jak my się z tym mamy. Natomiast to zawsze będzie działać. Zawsze historia, zawsze człowiek, zawsze bohater. To zawsze będzie działać w tym sensie, że ludzie będą chcieli to poznawać. No lubimy sobie podglądać innych, no lubimy, no... No tak jest, tak mamy, no nie? Więc to jest coś, co zawsze będzie dobrze działać na nasze społecznościówki. Ja tak pomyślałem, że kurczę, tak mało o tych mediach społecznościowych, bo no teraz kurczę, w mediach społecznościowych furorę robi wideo, tak? Czy live, tak? Który no, jest po prostu promowany, tak? Wiemy na pewno, że Facebook promuje live bardziej niż treści tekstowe. I... W związku z tym, czy uważasz, że da się zastosować to, co jest w książce, również do prowadzenia live'ów, do prowadzenia komunikacji wideo? Tak mi przyszło do głowy, od czapy. Myślę, że tak, dlatego że zawsze istotą jest to, co mówimy, o czym mówimy. I zawsze możemy opowiedzieć historię.
Zawsze będziemy w jakiś sposób chcieli zaangażować odbiorców. I teraz czy my, ja dzisiaj prowadziłam live o 9:30 i potem było, wow, jakie flow. No i dzisiaj miałam flow i ja dzisiaj tak mam, że macham rękami i opowiadam, bo miałam 1000 rzeczy do powiedzenia w ciągu pół godziny, więc mówiłam dużo i szybko i gdzieś tam ludzie w to weszli i to też było fajne. Możemy zrobić live'a o jakichś trudnych historiach z naszej organizacji i to też będzie opowieść. To nie znaczy, że mamy wszystko mieć na wesoło, możemy opowiadać o trudnych rzeczach, możemy czuć smutek, czuć złość i to jest okej, okay. To emocje są zupełnie uniwersalne, no nie? I neutralne. Więc jak najbardziej wszystkie treści, które sobie tworzymy, możemy opowiedzieć w formie wideo, czy właśnie w formie live'ów. I też mieć konspekt. I też zrobić recykling treści. Przecież możemy sobie... To jest w ogóle ciekawa rzecz. Recykling treści. Jak też gdzieś o tym czytałem i fajnie, że o tym piszecie, żeby odkopać po prostu coś, co już kiedyś powstało, zmodyfikować, albo czasami i nie, i puścić jeszcze raz. Tak. To jest na przykład do newslettera comiesięcznego. Włączasz swojego Facebooka, sprawdzasz, o czym pisaliście do społeczności przez cały miesiąc, robisz z tego kompilację do newslettera i wysyłasz. I nie trzeba wymyślać wszystkiego od początku, nie? Takie proste. Tylko dodać jakiś początek, koniec i jakieś zdjęcie. I mi się bardzo spodobała też jedna rzecz, którą znalazłem, żeby przy okazji spotkań z darczyńcami poprosić ich o to, żeby zapisali jedno, dwa zdania na temat organizacji, tak? I może nie wszyscy to zrobią, ale jak parę osób to zrobi, to dostajesz taką informację, którą później można zainspirować się do pisania treści organizacji. Do pisania treści bardzo i w ogóle do rozbudowania grona darczyńców, bo rekomendacja darczyńcy jest jedną z silniejszych metod docierania do nowych osób. Że ja jako darczyńca mam bardzo dobre doświadczenie z organizacją, ponieważ wierzę, że oni robią to i to, do tej pory uczestniczyłem w takich, takich akcjach, to jest świetne, to zmienia świat, to jest wiarygodne, ja ich znam. I no człowiek, który dał pieniądze naszej organizacji i mówi innym, idźcie i też dajcie swoje pieniądze, no to przecież to jest silniejszego, nie? No. To jest jak polecanie firm, polecanie produktów, no nie? Pytamy koleżanki, gdzie kupiłaś świetne buty, no. No to dokładnie na tej samej zasadzie działa, po prostu rekomendacje. Rekomendacje. Żyjmy dobrze z naszymi darczyńcami, oni są bardzo cenni. Bezcenni. Tak jest. Końcówka roku przed nami i oprócz oczywiście tego, że to największy sezon zakupowy i wszyscy będą teraz kupować na potęgę, to wiele organizacji pisze albo wysyła kartki, albo pisze listy do swoich darczyńców. I tak się zastanawiam, czy pisząc taki list roczny do darczyńców, taki wysyłany raz w roku, na papierze chociażby najzwyklejszym, ale mimo wszystko list, to czy lepiej opowiedzieć jedną historię, twoim zdaniem, czy zrobić przegląd tego, co się działo w organizacji? To zależy. Nie wiem, że nie będzie prosto. No tak, nigdy nie jest prosto. Nie, jest prosto, bo to znaczy tak, historie po co nam są? Są po to, żeby pokazać ludziom, jak działamy i co robimy. I wystarczy czasem jedna historia, którą będziemy opowiadać wielu osobom i oni zrozumieją mechanizm, w jaki zmieniamy świat, najogólniej mówiąc, dla każdej organizacji. Więc może być to jedna historia, która nam zobrazuje cały rok. Jeżeli to jest jakaś gigantyczna zbiórka i cały rok zbieramy te 3 miliony na jakąś budowę, czy jakiś remont, czy coś, a znamy takie organizacje, współpracujemy z nimi, no to wiadomo, że istotą całego roku będzie taka akcja. Jeżeli robimy dużo drobnych akcji, to je też coś będzie łączyć, bo mamy tą misję, z której to wszystko wychodzi. Natomiast jeśli opowiadać historię, to jedną, po to, żeby po prostu przedstawić kogoś, pokazać ten obraz, jak działamy, na czym to polega. Pamiętajmy, że list to niekoniecznie musi być tylko tekst, w sensie po prostu taki, no, wszystkie zdania. Na odwrocie może być jakaś fajna, nie wiem, infografika w punktach na przykład. Czasowa, że w styczniu robiliśmy taką akcję, w marcu taką i coś tam. I tylko je po prostu po jednym zdaniu, żeby dać też taki ogląd całego roku, więc pobawmy się tym. Gotowe się. Tak, no można tak zrobić. Ja dostałam taki list od jednej organizacji i to jest bardzo fajne, bo w liście jest najważniejsze to, co chcą mi przekazać jako darczyńcy,
a z drugiej strony jest cały po prostu punkt po punkcie, w sensie tak w fajnej formie graficznej, lekko, ja rzucam okiem i wiem, o co chodzi, bo to też jest ważne, żeby właśnie znowu darczyńcom było przyjemnie, żeby im się to dobrze czytało. Czasem mniej to więcej. Tak, tak, bardzo tak, bo za dużo treści może spowodować chaos, zamęt, chcemy za dużo przekazać, a darczyńca, musimy pamiętać, nie siedzi z nami w organizacji. Choćbyśmy wychodzili z siebie i naprawdę wszystko opowiadali, co się dzieje, to nie będzie do końca wszystkiego czuć i rozumieć wszystkich zawiłości. Więc opowiedzmy to, co jest istotne dla darczyńcy. Więc musimy mieć tą właśnie taką perspektywę darczyńcy, wejść w jego buty i zobaczyć, co będzie dla niego ważne, bardziej niż dla nas, no nie? To o niego musimy zadbać. Tak. Spojrzenie, że tak powiem, z innej perspektywy. Jak siadamy do tego pisania, czy to z ołówkiem, czy to z klawiaturą. Czas nam się pomalutku kończy, więc jeśli macie jakieś pytania, to teraz jest czas na to, żeby... O, możemy tutaj włączyć tryb taki Q&A i tam się wam się po... Lista pytań się nie pojawiła, ale możecie sobie kliknąć teraz ikonkę takiego znaku zapytania. Zadaj pytanie, tam jest w okienku, gdzie możecie pisać. Także jeśli macie jakieś pytania, to wrzucajcie tam. A ja mam jeszcze pytanie takie moje, zasadnicze. Co tobie pomaga być lepszym pisarzem, tak mogę chyba powiedzieć? Pisarzem tak szeroko rozumianym, tak? Lepszą osobą piszącą. Albo jakie są sprawdzone metody na to, żeby się, nie wiem, inspirować, albo żeby poszukiwać tej weny w jakiś sposób? Czytanie książek? Oglądanie ciekawych historii w mediach społecznościowych, czy filmów ciekawych, inspirujących? Czy jeszcze masz jakieś inne triki? Ja oczywiście mam 70 odpowiedzi w głowie w tej chwili. Spróbuję je jakoś ułożyć. Znaczy, jedną rzeczą jest pisanie tak dla mnie jako człowieka, a inną rzeczą będzie, jak organizacja może sobie szukać swoje komunikacji. Jeśli chodzi o mnie osobiście, to mnie się świetnie współpracuje z Martą i Marta po prostu tak. Samo pisanie z Martą już było dla mnie szkołą pisania. To znaczy mnie się na przykład dobrze pisze, mając konspekt, a przynajmniej takie punkty, o czym chcę napisać. Czytam innych, widzę, co mi się podoba, wiem, czego nie umiem, na przykład nie umiem metafor, porównań i po prostu się w to nie pakuję i nie udaję, że umiem, bo po prostu jest gorzej niż było, więc nie dotykam. Myślę, że to jest takie cenne, natomiast to, żeby się uczyć i szukać też innych, jak piszą, żeby trochę wyjść z tych miejsc, gdzie teraz czytamy, iść sobie gdzie indziej, na inne profile, na inne w ogóle branże na przykład, bo nam się też coś może otworzyć, jakieś skojarzenie, czytając, no nie wiem, jakąś angażującą stronę ogrodniczą na przykład, bo oni fajnie piszą. Na czym polega to, że oni fajnie piszą i mi się chce to czytać, nie? Pogrzebać sobie w takim tekście, zobaczyć, co jest takiego ciekawego, co ja chcę u siebie. Więc no, to jest na pewno bardzo cenne. Wszystkie ćwiczenia, jakieś warsztaty, które można sobie zrobić z pisania, przyglądać się swojemu pisaniu, no to jest zawsze bardzo cenne, żeby po prostu wiedzieć, czego nie umiemy, co możemy sobie jeszcze doszkolić u siebie. Ja zastanawiałem się, czy czytanie książek jest jakimś tam sposobem, ale kurczę, dla mnie na przykład beletrystyka mnie relaksuje, ale częściej czytam książki takie gdzieś tam właśnie poradnikowe, tak to nazwijmy, szeroko. Mhm. I zastanawiam się, czy to może rozwijać jakoś, no pewnie w jakimś stopniu tak, ale gdybyś miała do wyboru czytać, żeby się dowiedzieć więcej o pisaniu, czy pisać, żeby praktykować, to co byś wybrała? Jakbym miała pisać sama, a nie na jakimś warsztacie z jakimś nauczycielem, najpierw bym przeczytała, potem bym z tym pochodziła, żeby mi w głowie popracowało, a potem bym siadła do pisania, bo bym wiedziała, co jest z tego dla mnie do wzięcia na już. Bo też się nie da wdrożyć wszystkich wskazówek jednocześnie. No nie ma takiej opcji, że przeczytam całą książkę i nagle po prostu wszystko się zmieni w moim życiu. Znaczy oby, nie? Życzę wam wszystkim tego, oby się zmieniło. Ale nie wszystko naraz. Dlatego tu są ćwiczenia takie drobne, po kawałku. Tam nie ma ćwiczenia siądź teraz 2 godziny i pisz list do darczyńców, nie? Nie, siądź na 5 minut, na 7 minut, na 10 minut. To jest chyba najdłuższe ćwiczenie, jakie tam może być. Że po prostu ćwiczymy sobie drobne rzeczy, po to, żeby sobie je potem zastosować w różnych tekstach, w różnych treściach, a potem sobie ćwiczymy inną umiejętność i ona nam udoskonala wszystkie treści jednocześnie tak samo. Więc no przede wszystkim sobie tak drobniej po kawałku.
Teraz rozumiem to Twoje marzenie, żeby ta, ponieważ tak nie da się wszystkiego zastosować od razu, to Twoje takie marzenie, żeby ta książka nie była na półce, tylko była tu gdzieś na biurku, koło nas i po prostu pracowała cały czas. Tak, tak. I z powodu tych ćwiczeń, i z powodu tych instrukcji, takich szablonów treści. Że potrzebuję napisać list do darczyńcy, otwieram sobie książkę na odpowiedniej stronie, patrzę, jaka jest struktura listu do darczyńcy, na co zwrócić uwagę i piszę. Potrzebuję sobie, no nie wiem, przećwiczyć opisanie historii, bo mam mało miejsca, a mam długą, fajną historię. Otwieram sobie ćwiczenie, gdzie ćwiczymy skracanie historii i wyciąganie najistotniejszych, więc ta książka nie nadaje się na półkę w ogóle. Nie, tam nie będzie jej dobrze. Tak, lepiej, żeby się, że tak powiem, była używana na tak, bieżąco. Ona się ma po prostu zapracować. Spracować, macie po prostu wszyscy mają spracować te książki, zanotować, pokreślić i mają być używane. Jest ten porządna okładka, więc spokojnie. A w razie czego pewnie będzie można kupić drugą. Oczywiście. Mamy pytanie od Justyny. Jak pisać do darczyńcy, jeśli nie mamy danych w postaci imienia? Drogi darczyńco, brzmi strasznie. To jest kwestia przyzwyczajenia. Bo oczywiście jak tak mówimy do kogoś, to się przyzwyczajamy do tego słowa, więc to jest kwestia, myślę, że czasu, ale też otwartości. Jeżeli nie, to możemy powiedzieć przyjacielu, możemy nadać darczyńcom jakąś nazwę, jakiegoś klubu kogoś, jakiś, nie wiem, klub aniołów, nie wiem, wymyślam, kojarzy mi się z jakimś jednym hospicem, z którym kiedyś współpracowałam. Możemy dać jakąś nazwę darczyńcom i w ten sposób się do nich zwracać, nie? Więc jest parę takich wytrychów, które możemy sobie po prostu wykorzystać. Natomiast słowo darczyńca, jak sobie 1000 razy powtórzymy do lustra, to ono zaczyna normalnie brzmieć. To tak samo ja, to trochę odskakuję, ale a propos lustra, kojarzy mi się zawsze na szkoleniach, mówimy, nigdy się nie mówi słowa pieniążki, to są zawsze pieniądze. Jeżeli nie masz odwagi powiedzieć na głos do drugiego człowieka słowa pieniądze, bo jest to temat tabu cały czas, w społeczeństwie to też jest gigantyczny temat, no to idź do lustra, powiedz to 100 razy, jutro zrób dokładnie to samo, powiedz pieniądze, 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 aż po prostu wejdzie w nawyk. Wejdzie w krew. Ale to sformułowanie przyjacielu moim zdaniem jest bardzo fajne. Mhm, bardzo uniwersalne. Od razu taka ciepła relacja się robi. Mhm, tak. Pytanie kolejne. Czy są konkretne hasła, słowa, które działają, nastawiają darczyńcy bardziej pozytywnie, hojnie? Czy warto też zaznaczyć, jaka jest dla nich korzyść ze wspierania nas, czy raczej skupić się tylko na zachęceniu ich do robienia dobra? Korzyść w sensie efekt. To znaczy, jeżeli ty darczyńco wpłacisz, my te pieniądze poczwarzymy w dobro, to efektem będzie to, że dzieciaki będą miały obiady na świetlicy, że wybudujemy dom dla naszych podopiecznych, że ktoś tam się czegoś nauczy, albo nasze psiaki będą miały karmę, czy cokolwiek. Czyli w tym sensie to jest bardzo potrzebne. Darczyńca musi wiedzieć, dlaczego ma inwestować pieniądze. Jeżeli my mu powiemy, że to jest inwestycja, no to jest zupełnie inna perspektywa, nie? Właśnie my wtedy nie wyciągamy tej kasy, tylko my po prostu dajemy okazję do zainwestowania w coś wartościowego, więc jak najbardziej pokazywać efekt, korzyść dla świata, dla darczyńcy również. Też można powiedzieć darczyńcy, może będziesz się cieszył z tego, że dzieciaki w naszej świetlicy nie są głodne i mają zawsze ciepły obiad. Nie, przecież to jest fajne mieć świadomość, że jednemu dziecku zasponsorowałam obiad na miesiąc na przykład, nie? No konkret. Ludzie lubią konkret. Konkret. Taki obraz. Kolejne pytanie, bardzo długie. Jakie treści powinny się znaleźć w newsletterze informującym o uruchomieniu zrzutki, przy założeniu, że informacja o tej zrzutce pojawiła się również w mediach społecznościowych organizacji? Druga część będzie później. Okej, to znaczy pytanie jest o to, czy pisać i tu, tak? Tak, generalnie tak. To znaczy, po pierwsze, nie wszyscy czytają wszystko, nie wszyscy widzą wszystko, i jeżeli mamy zebrać jakąś kwotę pieniędzy, to my musimy o tym mówić dużo, bo to nie działa tak, że raz wrzucimy link do zrzutki, zbiórki, czegokolwiek i ludzie po prostu się rzucą zachwyceni. Są tematy, które będą poruszać, ale to rzadko się zdarza, żeby ktoś wrzucił coś raz i po prostu po internetu się zrzuciło na ten cel. Więc tak, to jest cały system planowania komunikacji, prowadzenia tej komunikacji w różnych kanałach, co kiedy komunikujemy, w jaki sposób, kogo do tego angażujemy, o czym opowiadamy. To jest cały bardzo, bardzo duży obszar komunikacji w czasie
zbiórek, natomiast wykorzystujemy wszystkie kanały komunikacyjne, które mamy. Jak mamy jeszcze YouTube i TikToka i jeszcze Instagramy i wszystko, to oczywiście wszystko wykorzystujemy do tego, skoro nam zależy na celu. Jeżeli nam zależy, no to nasze zaangażowanie nie będzie podlegać w ogóle dyskusji. A czy to, właśnie tak zrodziło mi się takie pytanie, ale nie jest taka obawa przypadkiem, że ktoś trafi, nie wiem, 3 razy na tą samą treść i raczej go to zniechęci niż zachęci? Jeżeli będziemy o naszej zbiórce mówić w różnych kontekstach, no to po prostu zapadnie w pamięć. No, wszelkie badania wskazują, że zapamiętujemy coś po 7, 8, 9 razach. No to jeżeli my mamy podjąć decyzję o wpłacie, czyli o kupieniu czegoś, kupieniu idei, wracając do tej twojej sprzedaży, no to ktoś musi mieć czas, żeby się przekonać. No ja nie kupię butów za pierwszym razem tylko dlatego, że mi się raz wyświetliły w internecie. Musi mi się wyświetlić 8 razy, żeby zapamiętać, że one są. Albo zobaczyć posty koleżanki, że dobre, no nie? Albo komentarze rzeczywiście nie zdzierają się tak łatwo. No cokolwiek. I to jest to samo. Musimy opowiadać o tym pod różnym kątem, w różnych miejscach. I jeżeli to są nasi ludzie, mamy społeczność stworzoną z ludzi, dla których to też jest ważne, to oni to tylko będą udostępniać, im to nie będzie przeszkadzać. Ma sens, a dodatkowo tak teraz przyszło mi do głowy, że w sumie ta grupa na TikToku i ta grupa na Facebooku, to faktycznie oni potrzebują, żeby im tą samą historię powiedzieć inaczej, albo przedstawić inaczej, albo na inne rzeczy położyć akcent. Poza tym może być tak, że ludzie na Facebooku i na TikToku to są zupełnie inni ludzie. Pamiętajmy o tym, że mamy ludzi, że to jednak jest inny użytkownik. Teraz na Facebooku użytkownik jest starszy niż na Facebooku. Na Instagramie też się trochę średnia podniosła, nie? Jakiś czas temu to też była młodzież, nie? Więc to też się zmienia. A swoją drogą znasz jakieś organizacje, które z TikToka korzystają? Znam, tak. To jest bardzo mała organizacja, Fundacja Dobrej Muzyki. Zuzanna, która jest prezeską, ona ma TikToka, ona zajmuje się, jest organistką, gra na organach i ma takie pobożne koncerty, wiecie, Bachy i takie różne rzeczy. I ona ma TikToka. To się da. Także tak, są takie organizacje, no bo właśnie wykorzystajmy medium w konwencji danego medium, ale dla naszych wartości i dla naszej treści. No nie, to jest taka zabawa twórcza i kreatywna. Myślę, że odpowiedzieliśmy też naszą dyskusją na drugą część tego pytania. Ja jeszcze w międzyczasie Paulinie pokazałem książkę, to co robiłem tu z książką, to było dla Pauliny, która zadała pytanie. Zobaczę jeszcze jak nasz... O, na Facebooku Szczepan napisał, że beletrystyka rozwija umiejętność tworzenia i mam się nie załamywać i czytać beletrystykę. Dobrze, dziękuję bardzo Szczepan. Fundacja Makatka założyła TikToka, wypożyczalni zabawek. Ale się nie ogarnęliśmy. To trzymamy kciuki za was w takim razie. Dobrze, moi drodzy, nie widzę chyba więcej pytań, więc myślę, że temat całkiem nieźle wyczerpaliśmy. Ja mogę zaprosić do lektury, tak? Ale nie wiem, czy to lepiej, żebym ja, czy Aniu, masz pewnie jakieś takie krótkie, a może dłuższe. Dlaczego warto? Jak to sobie mówimy w firmie, bo jest dobra. Dobra. Wiecie, chodzi o to, żeby pisać tak, żeby ludzie chcieli to czytać. I książka też jest tak napisana, żeby się chciało czytać czytelnikom. Ona nie jest dla mnie, czyli ja mnie cieszy pisanie książek, to jest fajne sobie trzymać w rękach swoją książkę, ale nie po to ona powstała. Powstała po to, żeby z niej korzystać, żeby po prostu pisać lepiej, żeby trafiać do ludzi, żeby się uzniezależnić już tak w dalszej perspektywie od grantów, od takich zewnętrznych dofinansowań, gdzie musimy lawirować naszą misją, czy nam to pasuje, czy nie pasuje, nie? Jak sobie to dobrze wytłumaczyć. Więc no, fundraising jest fantastyczną przestrzenią, którą możemy rozwinąć, a książka powstała dlatego, że wiele organizacji nam powiedziało to, co ty właśnie powiedziałeś na początku spotkania dzisiaj, że powiedziało, ja nie wiem, jak to napisać, ja nie wiem, co tam ma być w środku, a czy to ma być długie, a czy ten list to ma się zmieścić na jednej stronie, czy na dwóch, a ile on ma mieć akapitów, a ile tych historii opowiedzieć i tak dalej, i tak dalej. I z takich pytań powstał po prostu podręcznik pisania, no jak kurs pisania jest ta książka. Można ją czytać od początku do końca, a potem sobie korzystać z odpowiednich fragmentów. Bardzo, bardzo polecam. Ja myślę, że taką dużą wartością tej książki jest to, że ona przełamuje to, że trzeba mieć jakieś nie wiadomo jakie predyspozycje, umiejętności, żeby po prostu pisać. To po prostu każdy może pisać, tak? No pewnie na palcach jednej ręki można policzyć ludzi w Polsce, którzy nie powinni pisać dla dobra ogółu, ale może dla kogoś innego tak, jak najbardziej.
Ale tak faktycznie, to jest moim zdaniem wartość. Odczarowuje to pisanie. To nie jest coś strasznego. A dodatkowo jest strasznie narzędziowa. Ja lubię krótki akapit, ćwiczenie, przerwa, tak, zrób coś, tutaj jakieś inne wtrącenie. Dla mnie to jest tak jak wypunktowania w moich newsletterach. No to się cieszę, ona ma być taka właśnie warsztatowa. Tak miało być, żeby się z nią dobrze pracowało. To jeszcze raz, wysłałem linka na czacie, tam możecie ją nabyć, w razie czego sklep.armiger.pl. Ja dziękuję bardzo jeszcze raz, Aniu, za Twój czas, za te kreatywne odpowiedzi, za te przedstawienie nam Twojego podejścia w ogóle, bo myślę, że to jest najważniejsze. Bo może być tak, że tak jak z tym nie, tak, z tym, że jest darczyńca, który powie tak, jest darczyńca, który powie nie. Jest tutaj ktoś wśród nas, kto po prostu nie dzierży. Albo już go nie ma, bo już sobie poszedł. Ani mnie, ani ciebie ma jakiś problem. Od razu powiedział nie, po prostu nie jest w naszej grupie. A dla wszystkich innych dziękujemy bardzo, Dziękuję. że byliście z nami. I pewnie do usłyszenia na kolejnym webinarze. Dzięki bardzo. Dzięki. Cześć, hej. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.